Halo, halo, witam serdecznie. Powinniście widzieć planszę pulpitu. Dajcie znać na dzień dobry, jak mnie słychać od 0 do 10. Cześć, witam. Okej, super. Jest 9, 10 na 10. Cieszę się, włączyłem nagrywanie, także ten webinar będzie dołączany do kursu. Jakie taki wstęp, intro, dowiesz się różnych ciekawych rzeczy. Także zdejmuję tą tablicę tutaj z tego, co się dzieje. Dzisiaj na pewno na webinarze tak. Dowiemy się, kto jest zwycięzcą konkursu. Kurs tutaj, główny kurs 3-miesięczny mentoringowy na żywo w cenie 15 tysięcy złotych na naszej stronie będzie rozlosowany, czy już mamy zwycięzcę konkursu. Także to jest pierwsza rzecz, którą nasz menedżer za chwilę wklei, dosłownie na przestrzeni minuty, dwóch. Także co jeszcze dzisiaj się będzie działo, tak w skrócie. Zobaczycie, w jaki sposób śledzimy listę sprawdzającą do wejścia w rynek. To Wam podam podczas webinaru dzisiaj, tak? Osoby, które są pierwszy raz, czyli jak uczymy się w profesjonalnym kursie nauki, co jest najważniejsze na wykresie, tak? Pokażę Wam, mamy już gotowe na wykresie na platformie realnej. Mamy przykłady transakcji, te momenty, które były najbardziej opłacalne, powtarzalne, także tego się nauczysz też od razu dzisiaj. Czyli pokażę Tobie w krótkiej prezentacji, jakie to są układy, czy jakie to są rzeczy, które najczęściej powtarzają się na wykresie. I pokażę Tobie od razu w praktyce kursantów, to znaczy przesuwam teraz czat mentoringowy Forexis Trader. Zobaczysz na czacie WhatsApp, jak osoby w czasie rzeczywistym wklejają tego typu trady, które tutaj widzicie, różne transakcje, często w czasie rzeczywistym dopiero co otwierali, pokazując, jak to wszystko działa w praktyce. Także zobaczycie odrobinę teorii slajdów, jak to wygląda, co można powtarzać na wykresie. Zobaczycie, w jaki sposób ludzie od razu wykorzystują to w praktyce, tak? Transakcje, które pokazuję z WhatsAppu na żywo, które wklejacie, i pokażemy Wam od razu na platformie, jak to działa. Czyli jedyne może takie miejsce na świecie, gdzie te trzy rzeczy możecie spotkać w jednym miejscu, tak? Oprócz tego w drugiej części rozmowy mógł dołączyć do rozmowy kwalifikacyjnej, żeby osiągnąć jakieś bardziej profesjonalne efekty, które pokazujemy również na różnych naszych kanałach, czy będziesz mógł sam to prześledzić za chwilę z kursantami w naszym kursie. Natomiast ja mam kilka pytań do Was na początek. Czy są osoby, dzisiaj dołączyły też osoby do spotkania, które są pierwszy raz, ale jak również podejrzewam kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu kursantów. Tak? Także mam pytanie najpierw, skąd jesteście? Dajcie znać, skąd jesteście, z jakiej części Polski, kraju, zagranicy, skąd jesteście, co się dzieje. A ja za chwilę przekażę link do wartości kursu początkującego 1200 zł bezpłatnie, czyli dla tych, którzy dopiero dołączyli do naszego projektu, czy są od miesiąca z nami, czy jeszcze nie obejrzeli tego kursu, tak? Southampton, Poznań, Kraków, koło Katowic, Wrocław, Śląski, Polska, Legionowo, Warszawa. Różne części kraju, ale też świata, podejrzewam, że jak jest 300 osób na spotkaniu, tak? Z Włoch nad Adriatykiem, tutaj piszecie również Kalwaria, Białystok, Gołda. Gołda to w Polsce, czy gdzieś za granicą? Bydgoszcz, Hanower. Obraz przeloguj na Google Chrome. Jeżeli obraz przycina za bardzo lub też ktoś nie ma obrazu czy dźwięku, to Google Chrome jest zdecydowanie najlepszy. Luksemburg, Bielsko. Tutaj część z Was mówi, że nie ma obrazu. Ja widzę obraz normalnie i większość z Was ma normalnie obraz, także mówię Google Chrome. Tutaj trzeba się przeładować, tak? Także głos też powinien działać, Barbara. Także wszyscy powinni być. Słuchajcie, przy 300 osobach zawsze ktoś nie ma głosu do dźwięku. To jest jasne, jak jest 1000 osób na webinarze, tak samo. Także jedziemy, słuchajcie, z tematem. Ja wklejam Wam link dla osób, które są początkujące. Możecie chwilę przerwać komentarze. Wkleję link do kursu początkującego, tak żebyście mogli odebrać materiał taki bazowy dla tych, którzy dopiero zaczynają. Właśnie wkleiłem tutaj na czacie, a nasz menedżer proszę o wklejenie zwycięzcy kursu mentoringowego, czyli kto odbiera kurs tutaj o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Ja skaczę pomiędzy zakładkami. Komputer może być odrobinę wolniejszy. Mam tutaj, zobaczcie, z 50 zakładek otwartych, plus jeszcze inne rzeczy, plus jeszcze webinar. Także tutaj ja tylko przeczytam najważniejszą rzecz, kto wygrywa. Pierwsza osoba to Ewelina Koźli, która wygrywa właśnie 3-miesięczny
kurs mentoringowy, czyli kurs, który pokazuje 12 powtarzających się układów, pokazuje, w jaki sposób tradujemy, pokazuje wszystko to, co powinieneś wiedzieć, dostrzec na wykresach, czyli całą analizę techniczną w praktyce, tak? Także tutaj Ewelina, w skrócie Ewelina, odezwij się na e-mail. Natomiast 3 osoby są tutaj nagrody dodatkowe za to, że uczestniczyliście w konkursie, także jesteście w stanie na czacie tutaj przeczytać. Już nie będę w tym momencie molestował reszty grupy, tak? Reszta grupy natomiast podczas webinaru później, mówię, będą jeszcze ciekawe materiały przekazywane. Mam tutaj sporo zakładek dostępnych, będzie checklista, będziecie mogli mówić się na rozmowę mentoringową. To jest 200 zł depozyt zwrotny, także tylko umówienie się takim zwrotnym depozytem na rozmowę, żeby opanować cały materiał, zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzy podczas kursu, który będzie trwał 3-6 miesięcy. A w drugiej części, czy na koniec spotkania, pokażę Wam też odrobinę, jak wygląda moje życie, w jaki sposób nasz projekt funkcjonuje od 2010 roku, w jaki sposób ja przeprowadziłem się do Meksyku, co było mitem, co było faktem, w jaki sposób wygląda trading, w jaki sposób nie wygląda, co jest najważniejsze. Także pokażę Wam kilka ciekawych scen z życia, czy jak żyją tutaj moi też przyjaciele, czy w jaki sposób ludzie się przeprowadzają tutaj do Meksyku, często z Polski, tak? Ale to za chwilę, także tutaj nie będę męczył Cię za bardzo w tym momencie tym tematem. Także przechodzimy, myślę, do sedna całej kwestii, czyli to, co jest dla Was najistotniejsze, w jaki sposób odebrać, ja mówię, pierwszy szmal i powtarzać to po prostu, tak? Czyli bardzo doraźnie, czyli tutaj mówimy o 12 powtarzających się układach, czyli w jaki sposób najprościej odezwać, no właśnie, obejrzyj, słuchaj, kilka slajdów prezentacji, zacznijmy prezentacją, przejdę do kilku słów historii, tak żebyście mogli odrobinę też poznać, skąd to wszystko się wzięło, czy skąd my funkcjonujemy, tak? Jesteśmy, tu jest chyba główna strona projektu, się otwiera. Forexis Trader jest od 2010 roku na rynku, także to jest jedyny, czy jeden z kilku projektów na świecie i być może próbuję tutaj zakreślić, ale coś mi mazak nie działa. 2010 rok, tak długo funkcjonuje nasz projekt i w Polsce, i na świecie, tak? I prowadzimy jeden z najbardziej obszernych i najbardziej udokumentowanych kursów, zarówno pod względem Waszych wyników, jak i materiałów, które są już w kursie i setek transakcji. Pytanie do Was, bo są pewnie osoby, które są w kursie, czy przechodziły taki kurs mentoringowy. Ostatnio kurs mentoringowy prowadził Piotr, czy nawet nie ja prowadziłem ostatnie zajęcia w sierpniu podczas wakacji, bo miałem miesiąc urlopu, ale Piotr prowadził, czyli jeden z kursantów, który ponad pół roku temu rozpoczął taki kurs, przeszedł całe zajęcia i dzisiaj szkoli na naszych zajęciach, co wyszło naturalnie, tak? Ja nie szukałem kogoś, hej, kto może poprowadzić zajęcia, tylko po prostu Wy zgłaszacie się na mentoringu, jak tutaj pokażę ten kanał WhatsApp, pokazujecie swoje transakcje w kanale mentoringowym, tak? Na WhatsAppie mentoringu. Tu jest masa transakcji, instrukcji, pytań też czasami, ale głównie kanał ten służy do tego, czy słynie, że pokazujecie właśnie swoje trady, czyli to, co już przetradowaliście, w jaki sposób zarobiliście albo co dzieje się w danym momencie. Czyli po prostu trading w praktyce, pokazujecie to, czego nauczyliście się na kursie. I Piotr prowadził takie zajęcia i tutaj pytanie. Piotr poprowadził chyba 2 czy 3 tygodnie zajęć w ciągu ostatnich 6 tygodni, czyli 2-3 razy. Tutaj pytanie, czy z tymi zajęciami, które Piotr poprowadził, czy udało Wam się coś zarobić na bazie tego, co Piotrek pokazywał? Czyli jakich tutaj, czy wpadło coś Wam pieniędzy, dochodu albo jakikolwiek inny efekt? Może nie były to pieniądze, ale opanowałeś jakąś technikę z Piotrem, czyli z naszym kursantem, który jest na tyle płynny, Że po prostu tak się przeszkolił i tyle też traduje. Piotrek pokazywał wynik 310 pipsów w tym miesiącu, także pokazał też swoje wyniki, w co celuje. Także ja prowadzę kurs bazowo i w sposób zaawansowany. Piotrek też wpada, pokazuje, jak to wygląda z perspektywy pierwszych tygodni handlu miesięcy, czego możesz oczekiwać, jak dołączasz przykładowo do handlu, ale z głową na karku, czyli wiedząc, co powtarza się na wykresie najbardziej, dlaczego tu jest otwierany trade, dlaczego stop lossem takim, czemu tu jest take profit, czyli z bardzo konkretnym planem tutaj na trading, tak? To na tym polega nasz kurs i to jest dużo prostsze niż się wydaje, ale jednak wymaga kilku tygodni handlu, przećwiczenia, łupania tymi kontraktami, żebyś zobaczył, jak to wygląda w praktyce. Także to jest taki mały wstęp z perspektywy taktycznej,
mentoringowej tutaj na WhatsAppie, także za chwilę do tego wrócimy jeszcze na WhatsAppie, zobacz do tych trade'ów, które przed chwilą pokazywałem, także będziemy jeszcze do tego wracali, ok, za chwilę pokażemy Tobie najpierw, co się dzieje tak naprawdę w grupie, dlaczego warto się tym zająć, dlaczego jest to no, co najmniej 5-10 razy prostsze niż to, czego mógłbyś się nauczyć z książek na YouTubie, to jest po prostu czysta kwintesencja kilkunastu lat praktyki. No właśnie, odrobinę małego wstępu, ok? Także Dominik tutaj, ktoś pisał przed chwilą 4200 zarobku, Dominik pisze na S&P 500 około 722 dolary u mnie, tak? Czy ktoś jeszcze dostąpił jakichś zysków ostatnie dni, ostatnie tygodnie? Ja próbuję Wam pokazać tutaj, zrobić prezentację. Słuchaj, mój komputer jest tak obciążony w tym momencie webinarem. Nie wiem, czy ciężkość tego webinaru, że jest kilkaset osób też działa, czy że niektóre rzeczy mi się otwierają, inne nie. Okej, to jest prezentacja, poznaj powtarzający się układów. Ja tylko kilka slajdów spread. To nie jest, słuchajcie, model biznesowy, gdzie wchodzisz, lektor, godzinę tłucze prezentację i ci pokazuje jakąś strategię skomplikowaną. Nie, zobaczysz za chwilę bardzo prosty moment, który się powtarza, dwa, trzy momenty na rynku, pokażemy ci je na wykresie, jak ludzie już to tradują, tłuką na żywo, zarabiając setki dolarów, tak? Także to są powtarzające się układy. Z tej strony witaj serdecznie, z tej strony Michał Wiśniewski. Ja pochodzę ze Szczecina w Polsce, mimo tego, że od 11 lat, od 12 lat w Polsce nie mieszkam. Na stałe przeprowadziłem się do Meksyku w 2012 roku, czy raczej przyjechałem i zostałem, także pokażę to Wam na koniec zajęć, jak wygląda teraz moje życie. Natomiast zawsze marzyłem, żeby nie zostać w Polsce być może na zawsze albo osiągnąć jakiś status, nie wiem, zamożności czy chociażby odbierania jakichś warunków pensji, gdyby to było 10, 20, 30 tysięcy miesięcznie, trochę więcej niż kilka może średnich takich drobnych krajowych, tak? To był taki mój cel. Tutaj piszecie 230 dziennie na plus, Janusz, super, dziękuję. Jacek 40 na euro dolarze, 40 zł, zawsze coś. Tak, za chwilę będę pokazywał Wasze trady, to zobaczycie, jak ludzie zaczynają pierwsze 40 dolarów, odbierając z rynku, jak to często szybko jest 500-600 dolarów po chwili. Tu jeszcze ktoś pisał, plus 7200 Patryk, Waldemar Nasdaq 650 euro. Czy to w jeden dzień odbieracie takie zyski, czy to w tydzień piszecie? Bo tutaj czasami piszecie, że 40 zł czy 300 dolarów w dzień. Także piszcie też, czy to w dzień, czy w tydzień, tak? Wiecie, 700 dolarów na tygodniowo też piechotą nie chodzi. Tutaj właśnie Piotr o tym mówił na ostatnich zajęciach, a ja o tym mówię od 2010 roku. Od tego momentu lecą nasze zajęcia, a także ja pokazuję trading w domu tradingowym. To znaczy pokazuję Wam w praktyce, co się dzieje. Kluczowe pytanie natomiast nie tylko na dzisiaj, ale jak ktoś zaczyna ogólnie trading, ja zaczynałem na rynku akcji, na Forexie, to jak bym miał najszybciej zarobić 500 dolarów na rynku danego dnia czy nawet w tygodniu, to co by musiało nastąpić, co bym musiał zrobić, żeby zarobić najszybciej 500 dolców i to nie stając na rzęsach, tylko w miarę pewny sposób, nie z sercem na tacy, że dostajesz zawału serca, adrenalina ci skacze, bo nie wiesz, co się dzieje na rynku, tylko tak, żeby ta rzecz była jeszcze powtórzona. Tak, żeby była powtórzona, czyli żebyś wiedział, co robisz, żeby to była jeszcze z powtórką. Rozumiesz? Także to jest tego typu pytanie, które dla Was być może jest najważniejsze. Jeżeli macie inne ważne pytanie, to zadajcie tutaj na czacie. I menedżer może je przykleić jeszcze raz, tak, żebym za jakiś czas widział, tak? Mhm. Radek tutaj pyta, Michał, właśnie jak to zrobić, bo widzę, że w grupie jest dużo transakcji, jak je wyłapywać. Właśnie zaraz pokażę Tobie, co powtarza się najczęściej. Czyli kolejne pytanie dla Was istotne, nie dla mnie, bo już to gdzieś widziałem lata temu, tak? Jak powtarzać, co się powtarza najczęściej? Czyli najpierw jak zrobić najszybciej 500 dolców, a później jak to powtarzać? I trzeci punkt, jak myślicie, jaki jest trzeci punkt? Najważniejsze dla Was, dla ludzi, którzy albo tydzień dopiero weszli na platformę, albo rok już są na platformie, no ale jeszcze nie zarobili, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy na czysto, czy jakichś konkretnych pieniędzy, ale widzą, że się zbliżają, albo już są na tej linii zarobkowej, albo wiedzą, że to nastąpi na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy czy tygodni. Mariusz pisze 87 USD dziś na złocie, super. Michał, nic oprócz listy obecnych nie widać. A Wy może nie widzicie czatu, ja widzę czat. Wypiszcie na czacie, jeżeli nie widzicie czatu, ok, ja widzę czat, czy mogę Wam po prostu czytać, co się dzieje tutaj. Także trzecie pytanie, które
Was interesuje, to jak wybrać brokera, żeby wypłacić te pieniądze. Czy jak zarobisz te pierwsze 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy dolarów w tydzień, w miesiąc, to jak wypłacić te pieniądze, a ja tutaj w mailu pokazywałem Wam, czy mówiłem o tym, że będziemy pokazywali, jak zarobiłem w ciągu kilku tygodni czasu 19 428 PLN, co jest tak naprawdę kilka tysięcy dolarów i nie, czasami nie potrzeba na to 6 czy 4 tygodni czasu, ale w przeciągu 5-7 dni roboczych Wy pokazujecie takie zarobki, tak? Także to jest taka kwestia, którą za chwilę dojdziemy do niej, pokażę. Natomiast kim jestem tutaj, czego nauczysz się dzisiaj, jak zarobić pierwszy 1000 dolarów właśnie, w jaki sposób, niekoniecznie w pierwszym roku, ale w drugim roku albo po pierwszych 6 miesiącach, licząc rok dopiero, nie? Po pierwszych 3 miesiącach zarobisz 528 tysięcy dolarów w rok. Pokazuję to w transakcjach, gdzie większość transakcji to jest po 500, 1200 dolarów, czyli dużo transakcji jest takich stosunkowo, jakby to powiedzieć, niedużych. Próbuję tutaj rysować 500, 1200 dolców, ale są też transakcje na 15-20 tysięcy dolarów. Stąd się zbiera te 528 tysięcy w rok. Przeciętne wyniki wasze to często tych ludzi, którzy już tradują drugi, trzeci miesiąc, to jest 500, 600, 700, 1200 dolarów z 3 tradeów w przeciągu dnia. Czyli taki wynik dzienny z jednej, dwóch, trzech transakcji często, to mówię to, co pokazujecie w wynikach. Do wyników zaraz przejdę, że to nie są tylko górnolotne słowa. Czy od razu może wchodzę tutaj w katalog z wynikami? Słuchajcie, to są ostatnie wyniki, jakie kopiowałem z czatu mentoringowego. To wygląda to mniej więcej w ten sposób. Także za chwilę, czy na koniec zajęć Wam pokażę, jak tradujecie, jakie to są wyniki, tak? Tutaj 900, 2500 profit, 20 300, zależy kto na jakim koncie traduje, 690, tak? 44 złote czy euro i tak dalej. I przykłady transakcji. Także tutaj za chwilę do tego dojdziemy, za chwilę przejdziemy do tego, będziesz widział przykłady transakcji faktycznych wyników w czacie mentoringowym WhatsApp na żywo, a także wynika, które właśnie skopiowałem z tego czatu, tak? Waszych wynikach. Także jak tradować na Forex, czy może na akcjach lepiej, co się powtarza, bo na wszystkich tych rynkach powtarza się, fajne rzeczy się powtarzają. Także otrzymasz za chwilę, zostając do końca, otrzymasz checklistę, zobaczysz przykłady transakcji ludzi, jakich moich, najfajniejsze rzeczy. Tak? Co dziś robimy? Opowiem Tobie trochę historii, czy już tutaj zacząłem opowiadać właśnie, że mieszkałem w Szczecinie, miałem jakoś może większą ambicję, pracowałem w banku przez 2 lata, później przeprowadziłem się do Warszawy, do domu tradingowego, co mnie kosztowało zdrowie, pieniądze, czas, setki tradeów, dużo wysiłku, pot i łzy. Tak wygląda niestety kariera w Polsce przynajmniej. W Stanach nie trzeba być traderem, żeby zarabiać 10, 20, 30 tysięcy miesięcznie dolców. Wystarczy, że zatrudnisz się jako sprzedawca w koncernie farmaceutycznym, nawet na słuchawce, nie musisz wychodzić z domu i możesz osiągnąć takie rezultaty. W Polsce może troszeczkę ciężej, stąd taki zawód jak trading. Pokażę Tobie 2 najczęściej powtarzające się układy dzisiaj. Także przechodzimy możliwe od razu do wartościowych treści, czy ja troszeczkę przewijam do przodu. Kończymy z prezentacją. Tutaj będzie kilka sekretów, jakie wykorzystują milionerzy, jak do tego doszło. 3 testy, szybkie odwroty pozycji. I jak to zrobić od początku? Jak zarabiają osoby takie jak Ty, które właśnie tydzień, dwa, miesiąc temu dołączyłem do kursu i pokazują już wyniki w ciągu pierwszych 3 dni, jak również dzisiaj troszeczkę przyrobimy odnośnie trendu. Popytaliście na kanale mentoringowym, hej Michał, jak wyznaczać trend? To zaraz Wam pokażę 2 slajdy, tak? Ale to za chwilę, nie wszystko naraz. Także to są jakieś elementy mojej historii, tak, które tylko mówię, to jest zdjęcie moje w banku, jak pracowałem przykładowo, tak, jak zacząłem handlować jako dziecko już w latach 90. na akcji Dębica, później pracowałem w banku. Natomiast ostatnie lata, mówię od 2010 roku, słuchajcie, to już była, rzuciłem pracę w banku tam w 2009 roku i pracę w domu tradingowym, bo przestało mnie to rajcować, stwierdziłem, że sam mogę zrobić mniej pieniędzy, ale lepiej, a później je pomnożyć jeszcze bardziej i rzeczywiście zaczęło to następować, przeprowadziłem się do Meksyku, tak wygląda moja starsza stacja robocza w dżungli przykładowo. Zobaczycie elementy pewne życia za chwilę. Tak wyglądają szkolenia stacjonarne, które prowadziłem dla największych brokerów w Polsce, takich jak TMS Brokers czy M-Forex, czyli brokerem banku, tak? Szkolenia, które były powtarzalne co pół roku, co rok, stacjonarne, online.
Dzisiaj takich szkoleń nawet nie muszę prowadzić dla brokerów, chyba że mamy z kimś dobry vibe, tak? Po prostu nawet nie mam takiej potrzeby, szczerze mówiąc. Prowadzę dalej szkolenia w domach tradingowych, czyli bardziej technicznie, gdzie takie szkolenie trwa 2 tygodnie i wracam do swoich jakichś innych zajęć czy rzeczy, które mnie też pasjonują, czy mnie interesują. Także tego wszystkiego gdzieś się dowiesz podczas naszego kursu, też historii moich prywatnych. A to, co najważniejsze, to jeden najczęściej powtarzający się układ dla osób, które dopiero startują, to jest jedna taka najważniejsza rzecz, żeby dowiedzieć się od razu. Ja tutaj szukam, pytaliście przed chwilą, jakiego brokera polecamy. Tutaj myślę, nasz menedżer może wklei wam, szukam, gdzie mam zakładkę z brokerem. Gdzieś tu jest broker, o, tutaj mogę wam wkleić link do brokera. To jest broker, którego polecamy, z babką, która obsługuje w języku polskim, czyli mamy tutaj polską obsługę na czacie bardzo szybko, kilka razy dziennie mamy z nią kontakt. Także można otworzyć konto z pomocą, czy ona nawet przedzwoni. Tutaj ja wklejam link, czy nasz menedżer też wkleił właśnie forexistrade.pl/vantage. Tutaj w ostatniej zakładce broker na końcu zawsze znajdziesz na naszej stronie informacje. Tutaj możesz odebrać też bezpłatne bonusy, także o tym dzisiaj za dużo się nie rozgaduję, ale jednym z 3 elementów było właśnie istotne to, żeby dobrze wybrać brokera, żeby nie otwierać rachunków jakichś ludzkich brokerów, czy kogoś, kto do ciebie wydzwania, żeby dopłacić kapitał, bo to nie są faktyczni brokerzy, tylko ktoś, kto przyjmie z chęcią twój kapitał, ale jak go pomnożysz, to nie będzie chciał wypłacić. Także to są takie zagrożenia na rynku, których uczysz się na kursie też od razu, jak nie wysadzić pierwszych 10 czy 5 tysięcy złotych, tak? Jak odebrać pieniądze, które pomnożymy, o tym też przed chwilą pokazywałem w prezentacji, co jest grane, tak? Także to jest najczęściej powtarzający się układ, słuchajcie. Ja tą prezentację przewinę teraz o jakieś 10 slajdów, mimo tego, że z pewnością chciałbyś zobaczyć, jak wyglądałem, jaki byłem grubszy w 2008-2009 roku. Tak jak Ronaldo, zanim nie wyprostował sobie zębów i nie zaczął zarabiać milionów, to wyglądał jak pokrzywiony chłopak z Brazylii, gdzieś z jakiejś biednej dzielnicy, no bo czy z Portugalii, no bo tak się wychowywał. A potem jak zaczął tłuc miliony na rynku, czy to jako piłkarz, to wygląda jak piękny, wyprostowany, fajny facet, tak? Także jego aparycja się zmieniła, moja również, aczkolwiek nie przez pieniądze, ale możliwe, że nie przez płynność finansową, ale możliwe przez czas, wypoczynek, energię, słońce, może piękni ludzie, którzy zaczęli mnie otaczać, mam na myśli fajni, tak? Także tutaj przewijam, słuchaj, moje 10 lat podróży, natomiast powtarzające się układy, to co robimy dziś, tutaj są pierwsze slajdy, które cię dotyczą, w pierwszej kolejności takie najważniejsze, tak? Powtarzające się układy, co robimy dziś, tak? Znaczy dziś od 2010 roku, tak? Próbuję tutaj przewinąć, pojawiają się pierwsze slajdy. Profity, zyski, widzisz, to nie jest jakiś wielki plan, że wchodzę tutaj na godzinę webinar i mam jakąś prezentację przygotowaną. Nie, nie, pokażę kilka waszych slajdów, odpowiem na kilka. Wszystko jest w głowie, wszystko jest gotowe, wszystko jest od 12 lat udokumentowane, także tutaj na siłę nic nie muszę włączać. To jest jeden z patternów, który się powtarza na rynku, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Także ci, którzy są pierwszy raz, zapamiętajcie, co się dzieje. To jest mniej więcej w ten sposób wygląda pattern numer 2, czyli taki przestój po dużym spadku. To będziesz widział teraz na 50 różnych slajdach i pokażę tobie, jak łatwo to zastosować już podczas zajęć, po zajęciach, samemu odpowiedzialnie. Oczywiście najlepiej ze wsparciem, żebyś nie wysadził żadnego konta w powietrze, zamiast zarobić kolejne 50 tysięcy, tak? Bo jest tutaj kilka detali, którym się będziesz uczył, ale tu z naszych kursów wyciągniesz szybko informację, jak wygląda pattern, w jakim środowisku występuje pattern, to jest w prezentacji tutaj, jak wykorzystujemy go w praktyce. Część tych elementów już tobie pokazuje, jak on wygląda, tak? Jak i gdzie wchodzić w rynek. W skrócie bardzo telegraficznym powiem, że w rynek tutaj jak fala spadkowa wykonuje tą realizację zysku, to my szukamy tutaj punktu A, czyli poniżej tego patternu, tak? To są notabene 1 i 2, to są 2 różne wykresy. Ktoś mógłby zobaczyć, że one są identyczne. To nie są identyczne wykresy, to jest inny instrument. Po lewej mamy euro-dolar, po prawej mamy ropę. Euro-dolar na H4, a ropa na M30, dla tych, którzy wiedzą, o czym mówimy, tak? Że różne time frame'y. Także paterny powtarzające się, zobaczysz, za chwilę funkcjonują na różnych instrumentach, różnych time frame'ach. Czyli jest to uniwersalna metoda. Dlaczego ona działa na różnych time frame'ach, moi drodzy?
Tutaj kursantów możemy zapytać, którzy są na naszych webinarach dzisiaj pewnie. Jest około 300 osób, więc na pewno kilkadziesiąt osób jest z kursu profesjonalnego. Dlaczego te układy działają na różnych instrumentach? Przecież ropa z eurodolarem no ma dużo wspólnego, ale nie tak fizycznie, tak? Jest produkowane powiedzmy w innym miejscu, a te układy się śmieją. Eurodolar jest produkowany wirtualnie, a ropa jest fizycznie gdzieś, tak? Lis tutaj napisał psychologia ludzka i o to chodziło, to co Lis napisał, tak? Że po dużej fali spadkowej mamy realizację zysku i dalszy spadek, jak tu nie ma kupujących mocnych, to jest dalszy spadek, bo to jest psychologia ludzka, że gdzie ma ten dawinda lecieć? Bok, tak? Także w momencie, kiedy ja, zajęło mi to, nie wiem, rok, półtora roku, dwa lata, zauważyłem, że pewne momenty są 100 razy prostsze i można na nich zarobić 10 razy, 15 razy łatwiej, to zacząłem koncentrować się tylko na tym. To jest to, o co wy pytaliście dzisiaj na webinarze, jak to się zaczęło, czy skąd te układy, tak? Czyli po prostu zacząłem wchodzić na wykresy. Tu jest zoom na te kwestie, czyli zacząłem wchodzić, patrzeć, że o, jak jest duża fala spadkowa, no to zdecydowanie łatwiej się traduje, tak? Po chwili mówię, o, tutaj z tej fali spadkowej, jak mamy tego typu wzór, jeszcze on mocno napiera sprzedażą, czyli potwierdza tą sprzedaż. Wow, no to tu mam bardzo duże prawdopodobieństwo do wejścia w rynek. Co to znaczy w praktyce, ten odcinek tutaj spadkowy? Skąd to podniecenie na rynku Forex? Skąd to podniecenie? Pytanie do was na czacie znowu, tak? Słuchajcie, 300 osób na webinarze, rączki na klawiaturze, nie tylko, że ja pracuję, tak? Bo ta praca jest, wiadomo, dla was. Także chociaż jakiś feedback w drugą stronę, ok? Bernard tutaj też pisze, że psychologia działa tak samo, dokładnie. Także dlaczego ten rynek dalej spada i dlaczego podniecenie na rynku, tak? Tutaj kolejny slajd pewnie odpowie na to pytanie. Bo te 40 pip spadku tutaj, nie wiem, czy mogę tutaj zbliżyć. Nie, moje zbliżenie poszło w ogóle całkowicie w prezentację, która się rozleciała, tak? Także, o tutaj. Także te 45 pipsów spadku to jest $450 jednym lotem, a to jest często pół godziny, 40 minut zjazdu. Czyli gdzie ktoś nam w Polsce, czy nawet w świecie w 40 minut wiedzy technicznej zapłaci $450? Trzeba by być naprawdę koderem jakiejś aplikacji albo w NASA pracować, tak? Że no w godzinę $500 to zapłacimy, tak? Tutaj MT pisze ruch dzienny 130-150 pips. Technicznie piszecie, tak? Stop lossy się uruchamiają. Wow, dobre odpowiedzi, nie spodziewałem się. Stop lossy się uruchamiają tutaj. Ruch techniczny dzienny też jest istotny. Także tutaj to są kwestie techniczne z checklisty, którą za chwilę wam przekażę, tak? Także Bożena tutaj pisze, że czekam na wypowiedzi mądrzejszych. Jasne, większość z was tutaj czeka na wypowiedzi. Super. Magda, jak spada wykres, to robi wrażenie i wszyscy uciekają. Tak, tu jest panika i wszyscy uciekają. Dokładnie. Kolejny slajd. Także tu już są wykresy prawdziwe, techniczne, ale wciąż na slajdzie, które pokazują, jak to spada. Widzicie, że to jest ten sam pattern. Tylko na różnych instrumentach. Tutaj po prawej stronie wykres 1 to jest WTI. Ci, którzy nie tradują, może jeszcze nie wiedzą, ale WTI to jest nic innego, tylko ropa, tak jest oznaczona. Tak? Drugi wykres to jest euro-dolar, wykres H4. Inne interwały, WTI tutaj był 30-minutowy interwał. Euro-dolar jest H4. H4, już nie piszę, że to euro-dolar, tylko H4. Okay? Dalej, trzeci wykres, trochę od prawej do lewej lecę, widzicie, to jest gold. Gold, wykres M30, czyli znowu interwał M30. S&P 500 tutaj jest wykres D1. Ten czwarty wykres, czy pierwszy z lewej, to jest wykres D1 S&P 500. Na S&P 500 notabene, no właśnie, który z tych wykresów S&P 500, złoto, eurodolar czy ropa ma największą ilość punktów w tych falach spadkowych? Co nie jest, nie oznacza największego zarobku, tylko tam się wolumen dostosowuje do ilości tej pipsów, tak? Ale jakby ktoś tym samym wolumenem jednego lota wrzucił 4 transakcje nad 4 te wykresy i fala by spadła 100 pipsów, sorry, fala spadałaby godzinę, to gdzie by najwięcej zarobił? Gdzie największa ilość pipsów się produkuje na tych instrumentach? Powtarzam, od lewej to jest S&P 500, drugi wykres to złoto, trzeci to eurodolar, a czwarty to ropa, czyli główne instrumenty, które ja obserwuję, nieprzypadkowo.
I tutaj pierwsze odpowiedzi, piszecie złoto, S&P 500 ropa, S&P 500 ropa, WTI, S&P 500, złoto, S&P 500, sporo odpowiedzi spływa, euro, dolar, ropa, 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 S&P 500, dlaczego nadal spadło, pytanie, DE30, w ogóle tutaj nie ma wykresu DE30, także tak, zobaczcie, jakie podzielone są wypowiedzi. S&P 500 i złoto rzeczywiście wykona największe ruchy. Nie euro, euro-dolar wykona najmniejszy ruch, jeżeli chodzi o ilość pipsów podczas tych spadków. To S&P 500 i złoto naprzemiennie będą największe ruchy wykonywały, później ropa i później euro-dolar w takiej kolejności. I to ktoś, kto traduje, nie wiem, no, nawet co drugi dzień, czy tam raz w tygodniu, to wszystko ma w jednym palcu, tak, opanowane i tego wszystkiego ja cię nauczę, że ty tego typu pytania techniczne, nawet jak wejdziesz do domu tradingowego, to ty będziesz wiedział więcej niż oni, dosłownie. Ty będziesz znał wszystkie zależności fal technicznych, których w domu tradingowym nie uczą, tak? Także tu jest przykładowo bardzo mały pattern numer 2, zobacz, niedużym wolumenem, jakim zaczynasz tradować, 0,2, czyli 0,2 lota to się nazywa, czyli ten odcinek tutaj, jeżeli to jest przykładowo 50 pipsów, dajmy na to, że jest to 50 pipsów, to ile to było pieniędzy, 0,2 lota? Podpowiem, jakby to był jeden lot, to byłoby to $500. Tak, jest 1/5 $500, to ile z 50 pipsów będzie pieniędzy? Tutaj ten spadek, który znowu, jak to jest WM30 wykres, to on trwał 30-40 minut mniej więcej. Bernard 5, Andrzej 100, Dawid 100, Piotr 100, Tomek 100, MT 50. 50 pipsów, 0,2 lota, to by było $100, tak? No 1/5 lota, a jednym dużym lotem to było $500. To 0,2, 1/5 to $100 nawet nie trzeba liczyć, tak? Także tutaj wciąż na slajdach wam pokazuję, co się powtarza. Tych slajdów oczywiście mamy setki, łącznie z transakcjami na wideo, gdzie dokładnie pokazuję, gdzie wchodzić w rynek, jak wchodzić w rynek, jak wychodzić z rynku. A to jest lista sprawdzająca do wejścia w rynek. Słuchajcie, żeby na koniec zajęć nie zawalić was linkami i Bóg wie czym, to ja już wkleję wam tą listę sprawdzającą do wejścia w rynek, bo nie ma co czekać, życie jest krótkie. I tak samo wam mówię na koniec, jeżeli ty czekasz, żeby coś się zmieniło w twoim życiu, nie każdy musi chcieć wyjechać na Palma albo do środku w Szwajcarii, który kupi sobie jakieś tam za ciężko zarabione pieniądze po, nie wiem, 2, 3, 5 latach tradingu, tak? Ośrodek wypoczynkowy nieduży, możesz kupić jakiś tam za 2 miliony euro, chociażby w raty, ale możesz, tak? A z polskiej pensji to budynku za 2 miliony euro raczej nie kupiłbym do dzisiaj. A już mam 40 lat, pracuję 20 lat na rynkach, na różnych rzeczach, tak? A mimo tego teraz jestem w stanie zakupić albo za gotówkę, albo na kredyt, tak? Jakieś nieruchomości. Także to taka background tej sytuacji. Także słuchajcie, rzeczy trzeba, w tu i teraz trzeba działać. Dlatego ja nie czekam tutaj na koniec zajęć. Za chwilę się, za przeproszeniem, zjebie zasięg webinaru, coś nie kliknie i zostaniesz na lodzie. Życie jest krótkie, trzeba szybko działać, dynamicznie. Jak się zastanawiasz, co w twoim życiu wychodzi, co jest nie tak, to tu są odpowiedzi odnośnie tradingu, dynamikę ceny, jak zbadać, ryzyko fali ABC, godziny handlu, ruch dzienny, korelacje, testy, publikacja danych. To są wszystko podstawowe rzeczy, których się uczysz na naszych bezpłatnych webinarach, a w kursie na żywo to uczysz się tego na przestrzeni tygodnia, 2-4 tygodni handlu, dzięki czemu już generujesz pierwszy $1000. Obiecuję tobie, jeżeli masz doświadczenie, to w pierwsze 4 tygodnie. Jeżeli nie masz doświadczenia, to na przestrzeni 6-8 tygodni tyle czasu to zajmie. Pierwszy $1000 w powtarzalny sposób, czyli w transakcjach po 200 dolców zarobisz ten $1000. Nie jednym strzałem, a udało mi się zrobić. $1000, tak? Każdy głupek może wejść, kliknąć raz zarobi te $1000, później straci 2000, tak? Ja mówię nie, $200 transakcjami niedużego ryzyka odbierzesz w kilkunastu tradach ten pierwszy $1000 na przestrzeni 8 tygodni czasu, jeżeli nie masz jeszcze pojęcia o tradingu, nie tradowałeś na demie jeszcze, tak? Jeżeli już tradowałeś na demie, czy już transakcje wykonywałeś, to jest to 4 tygodnie czasu, tak? To jest taka moja pisana czy niepisana obietnica na kursie i nie boję się o tym mówić, tak? Także to jest checklista, na spokojnie jeszcze przekażę wam link za chwilę, to na koniec spotkania do, a może nie na koniec, brokerzy Forex jest Trader, czyli do tego przechodzimy do drugiej wartości tego, co pokazałem, czyli przed chwilą wam pokazałem slajdy, co się dzieje na tych wykresach,
tak, z ostatnich 10 lat, jakie to są powtarzające się układy, a teraz przejdziemy do czat mentoringowy Forex jest Trader, na górze tutaj widzicie, mentoring Forex jest Trader, to jest 208 osób z kursów profesjonalnych, czyli kursów o wartości 5, 10, 15 tysięcy złotych, kursów na żywo elitarnych. I dlatego ci ludzie tradują co chwilę, pokazują transakcje, bo oni po prostu wiedzą, jak to robić. Tak? Także tu jest taki przykład. Tu jest inny pattern niż przed chwilą pokazywałem. To jest pattern numer jeden, a nie pattern numer dwa. I wyłamywanie z tego układu pokazuje tutaj potencjalny spadek. Dlatego otwierana jest transakcja. Ale za chwilę zobaczycie pattern układy, które ja dosłownie przed chwilą wam pokazywałem. Także szukamy. Tutaj przeciwna transakcja to spadkowa i wzrostowa, jak widzicie, bardzo charakterystyczna, bardzo też prosta, jakby ktoś miał to omówić. Tak? Jaką kwotą zaczynać? Już można zacząć od 500 zł, bo tutaj piszecie jakim kontem, jaką kwotą. Ważne, żeby płacić tam sobie 500, 1000 zł, żeby mikrokontraktem tradować. Takimi transakcjami, które po 7, 20 zł przynoszą plus minus. Tak? Także naprawdę kapitału wystarczy te 500, 1000 zł. I nawet z tego kapitału można troszeczkę rozwinąć to konto, później dopłacić kolejne 1000 zł, tak? Szukam transakcji, która byłaby typowa, którą byście zobaczyli, że to jest typowy, powtarzający się pattern numer 2, czyli bardzo typowe zachowanie, które przed chwilą pokazywałem wam na slajdach szkoleniowych. Tutaj widzimy znowu flagę, którą przed chwilą widzieliście, czyli pattern numer 1, która na innym instrumencie, w innym czasie, wy widzicie, się wyłamała i tu są otwierane transakcje i to masywnie, tak? W celu spadku odbioru take profit to jest 50 pipsów tutaj zysku, czyli tak jak wcześniej też umownie, czy jakoś przez przypadek akurat ta sama liczba pada 50 pipsów, jak tu jest przykładowo jeden, drugi, trzeci, czwarty lot, te zielone linie, cztery transakcje otwierane, na przykład cztery duże lote, to tutaj jeden lot to by był $500, to by było $2000, tego typu cały trade, który mógłby zająć na przykład no, godzinę, dwie na H1, 4 godziny, 6 godzin czasu, szczerze, czasami całą noc. Tak? Także zapamiętajcie ten trade, który tu się notabene widzisz rozwijał i chyba albo to jest inny trade, albo nie. To jest inny trade, to jest bardzo podobny układ, ale inny trade, zobaczcie, tu są trzy transakcje otwarte. Tak? Także czasami ja nawet widzę, że to jest ten sam wykres czy inny, bo jest ta sama transakcja w ogóle na innym wykresie, to jest fund do dolara H1, a ten wykres to był euro dolar H1, czyli w ogóle inny, widzicie, inny trade, tak, inny wykres, one wyglądają prawie identycznie, także ja sam czasami nie jestem pewien, jak przewijam szybko te wykresy, ale szukamy pattern numer 2. Tego, co tu się przewija, innych patternów i rzeczy, których jest 12 i które widzicie, że powtarzają się znowu ten sam powtarzający się układ, to poznacie na kursie mentoringowym oraz tutaj, co jeszcze wklejają kursanci. Widzicie znowu powtarzający się wybicie górą, nazwijmy to, a ja szukam klasycznego wybicia dołem. Tu jest też takie klasyczne wybicie dołem, zobaczcie. Jest jakiś układ może mało widoczny, ale tak, jest spadek, jest pattern typowy realizacji zysku, czyli taki pattern numer 2, wyrwanie z tego patternu i otwarta transakcja i dalej rynek pikuje w dół. Jest to typowy pattern numer 2, tylko nie bardzo tutaj widoczny. Także czasami na tych slajdach widzicie, ja nie planuję. Czasami pokazuje się to, co ja pokazuję, czasami coś innego, 100 jakichś innych waszych tradeów, ale wszystkie te trady widzicie, łapią jakiś sens tutaj pattern numer 1. Więc może na szkoleniu dzisiaj na tym patternie powinienem, jak jest najczęściej ostatnio tradowane. Tutaj pytanie do was. O, jak są osoby dzisiaj z kursu to, albo z naszych zajęć wcześniejszych, to jaki pattern wy tradujecie najczęściej, który wam się opłaca i wchodzi najłatwiej, kolokwialnie mówiąc. To jest pattern numer 1, zobaczcie, czyli flaga, ale znowu w bardzo charakterystycznym spadku, a nie jakaś flaga przypadkowa na jakimś przypadkowym. To jest akurat interwał całkowicie inny, fund do dolara wykresem 5, tak? Ale typowo ta sama sytuacja, tak? Jest flaga, z flagi następuje wyrwanie i jest wejście w rynek, jak pikujemy w dół. Natomiast jaki pattern jest dla was najbardziej opłacalny, czy najlepiej wchodzi, co kolokwialnie mówiąc. Tutaj Jacek pisze pattern 1-2. Tutaj o, to co chciałem wam pokazać właśnie z waszych trade'ów. Tutaj pattern 1 to był przed chwilą ta flaga, której się uczymy, czy na kursie pokazuje, jak to dokładnie działa, a tutaj mamy typowy pattern numer 2, od którego dzisiaj zacząłem. Piszemy P2, czy wy piszecie na kursie, czy na kanale. To wszystko są screeny z kanału WhatsApp, przypominam. Z ostatnich godzin, z ostatnich dni.
Tak? Tutaj akurat widzisz jakimś bardzo niedużym kontraktem ćwiczebnym, ktoś zaczyna, ale to jest bardzo klasyczny trade. Typowy pattern numer dwa, wybicie w dół. Tak? Tu już trade był otwarty wcześniej, może nawet za wcześnie, albo no na pewno dobrze. Jeżeli trade spada, to był dobrze otwarty. Z jakiejś perspektywy ktoś już tutaj wiedział, ale jest to typowy widok taki, jak przed chwilą wam pokazywałem na slajdach. Tak? Pamiętajcie, na slajdach, które były bardziej spadkowe. Tak? Także tutaj szereg widzicie trade'ów, transakcji, do których zaraz może wrócimy jeszcze, dobra? Ja to zostawię tak, jak jest i zobaczycie, co jeszcze tutaj kursanci postują. Zobacz, znowu flaga, czyli jest masa, powiedzmy, tych samych rzeczy, także stopuję, biorę ten WhatsApp chat na bok. Notabene wam wkleję teraz link do czatu Brokerzy Forex is Trader, czyli takiego czatu otwartego, nie do tam wszystkich mentoringowych trade'ów, bo to jest dla kursantów, do tego dostaniesz dostęp, jak przystąpisz do szkolenia profesjonalnego, ale mamy też taki czat, jak tutaj widzisz, Brokerzy Forex is Trader, właśnie go wklejam i daję wam 3 sekundy, żebyście dołączyli do tego kanału. Czyli tutaj wkleiłem właśnie link, czat whatsapp.com do tego Brokerzy Forex is Trader, gdzie też tradujecie, gdzie możecie zadawać pytania na Forex is Trader, gdzie uczycie się tego, co w profesjonalnej grupie ludzie już mają opanowane i już tłuką te trady. A tutaj na czacie otwartym, no dopiero uczycie się z naszą pomocą, czy pomagacie sobie też nawzajem, co jest super, tak? Że w grupie po prostu urażni, że mogę kogoś zachęcić do dołączenia, to w ten sposób, tak? Także spokojnie dołączcie, kliknijcie w link w tym momencie. Natomiast także mieliśmy tak, mieliśmy jeden moment, pokazałem tobie w prezentacji, którą tutaj moglibyśmy kontynuować przez 2 dni, tak? Na czym polega kurs, na czym polega paterny zwycięskie. Pokazałem tobie w prezentacji, na czym polega powtarzający się pattern. Później drugi punkt, pokazałem tobie na kanale WhatsApp, jak wy w screenach pokazujecie to już tradując, czyli drugi taki proofing, dowód społeczny, czy jak to wygląda w praktyce. A teraz cofnijmy się tak jakby w środek, czyli jakim punktem będzie środek tego, że wam pokazałem na slajdach, jak ostatnie 12 lat handlu wygląda powtarzalnego. Pokazałem wam, jak wyniki ludzi, którzy tradują to już, bardzo prostą dosyć strategię, tak? Bo im większy masz doświadczenie, słuchajcie, im lepszy mechanik, tym szybciej naprawi twoje auto. Jak ja jedę w Polsce z Mercedesem, żeby skrzynię biegów na przykład serwisować, to 2 warsztaty w ogóle koleś nie wiedział, jak się zająć do tego, mimo tego, że to są mercedesowskie, profesjonalne warsztaty, nie jakiś garaż, tak? Zrób to sam. Tylko ludzie, którzy w serwisach wychowywali się całe życie i odeszli z tych serwisów po 15-20 latach i swoje warsztaty otworzyli. I 2 takie warsztaty w ogóle nie wiedzą, jak naprawić skrzynię biegów, bo jest tam jakiś error. A 3 gość już przez telefon mi powiedział, tak, jak to naprawić. Nawet nie musiałem przyjeżdżać, od razu powiedział. To jest różnica pomiędzy faktycznym 10-20 lat doświadczenia, między tym, że ktoś tłucze, ale coś mu jednak może nie wychodzi. Także potem poznasz prawdziwą technikę, że w ciągu 10-15 minut gości przez telefon albo na webinarze wytłumaczy, na czym polega strategia, a nie, że będziesz miał tutaj 15 średnich kroczących RSI. Ja tutaj w mailu wspominałem, że tutaj przykładowo na dole mamy wskaźnik RSI, dzięki któremu możesz zacząć na demie tradeować, a także średnią kroczącą, która tutaj tak przebiega. Ona może nie być widoczna na wykresie, więc ja ją zaznaczam mocniej, ona tak tutaj przebiega, średnia krocząca. Nie jest to na pewno materiał do handlu, tak jak w domu tradingowym nikt nie traduje na RSI, tutaj na dole. To jest jeden z wskaźników, który pokazuje, kiedy wykres jest wyprzedany, kiedy wykupiony, czyli on to próbuje pokazać. Kiedy jest wykres wykupiony tutaj, wykupiony na górze i kiedy jest wyprzedany na dole. To tutaj ten wskaźnik RSI na dole próbuje pokazać. Dla kogoś, kto zaczyna pierwsze 3 dni, tydzień, fantastyczna kwestia. Dla kogoś, kto naprawdę chce tradować i odbierać szmal na rynku, no to jest to strzał w kolano. Także jest wielka różnica pomiędzy tym, co robimy pierwsze 3 dni, tydzień na rynku, nie, czy co robimy w domu tradingowym. W domu tradingowym takie szkolenie trwa 2 tygodnie, codziennie po 3 godziny, plus ćwiczenia, tak? Wy takie szkolenie przychodzicie 3 miesiące, żeby to nie było codziennie po 3 godziny, to przychodzicie 3 miesiące. Ja jestem trenerem, jak również dołączył, można powiedzieć, do naszego zespołu Piotrek, który jest na kursie od 6-8 miesięcy i pokazuje, jak tradować. Automatycznie to wyszło z jego inicjatywy czy możliwości, że tyle tradeów po prostu wkleja i screenów, że mówię, Piotrek, może przyjść na zajęcia
pokaż ludziom, jak ty tradujesz, bo ty lepiej odpowiesz na te pytania, których ja już nie pamiętam, bo ja taki basic przychodziłem 12 lat temu, 15 lat temu taki trading przychodziłem, tak? Projekt funkcjonuje od 12 lat. To ja taki basic przychodziłem 16 lat temu, to mi trochę rzadziej mówię o tym, jak trend ustanawiać, a ty ludziom ładnie wytłumaczysz to, co dopiero 4-6 miesięcy temu na własnej skórze przeszedłeś pod łzy ciężkie jakieś rzeczy, czy może łatwiejsze. Także ja tutaj przybliżam wykres, to jest S&P 500 wykres M5, czyli wykres, na którym możemy bardzo szybkie transakcje wchodzić. Że tutaj, zobaczcie, jest pattern numer 2, którego dzisiaj uczyłem w prezentacji, a także widzieliście może w screenach kursantu. Także bardzo duży spadek, realizacja zysku, pattern numer 2. I tutaj ten spadek tych powiedzmy 120 pipsów, to jednym dużym lotem to jest $1200. A jakąś niedużą transakcją to by było właśnie $300, jakąś bardzo niedużą transakcją, nie wiem, 0,2 lota czy 0,3 lota. Ten spadek na M5, tak, czy kolejny spadek, czyli ta fala spadkowa na instrumencie na powtarzających się układach, tak? Ale tych powtarzających się układów jest tutaj znacznie więcej, moglibyśmy tych momentów wyodrębnić, dlatego przechodzimy wykres na żywo, a na zajęciach profesjonalnych również będziemy wchodzili, otwierali transakcje, oczywiście w momencie, kiedy one się pojawiają, tak? Zobaczcie, tutaj kolejny pattern, kolejny spadek. Czasami to są nieduże ruchy, takie właśnie na kilka godzin, kilka minut handlu. Nierzadko są to, jeżeli to jest wykres H4, to są to ruchy właśnie na jeden dzień, dwudniowe, także to są olbrzymie ilości pipsów, tak? Także w tym momencie na wykresie na żywo, na jednym z wykresów, próbuję Tobie pokazać, ile tych momentów jest, powtarza się co 30-40 minut, a to jest tylko jeden instrument M5, a ten jeden instrument ma 4-5 interwałów, na których masz tradować, a tych instrumentów ja obserwuję 4-5 plus czasami jeszcze więcej, tak? Także co jest tutaj na wykresie w tym czasie? Zobaczcie, jest duży spadek, jest mała realizacja zysku i wykres dynamiką ceny pokazuje, że zaczyna być nerwowo potencjalnie spadkowy. I teraz jak nauczysz się, jaka dynamika ceny tu jest, czy wejść w rynek, czy nie, tak? Czy otworzyć tu pozycję, czy jeszcze czekać, czy ten spadek potencjalnie do tego momentu, a może do niższego wsparcia oporu, tutaj pisze wsparcie opór, się wydarzy, czy do tej pierwszej linii, czy do tej drugiej linii odbieramy zysk, a może i do pierwszej, i do drugiej, tylko trzeba wiedzieć, że trzeba dwie transakcje otworzyć nieduże, czyli podzielić lot na dwie transakcje, jedną zamknąć na linii numer 1, a drugą na linii numer 2. Bardzo proste rozwiązanie techniczne. Znowu, jak ktoś to robi od 20 lat, bo jak pójdziesz na kurs albo uczysz się na YouTubie u ludzi, którzy twierdzą, że mają 10-letnie doświadczenie, a w ciągu godziny, dwóch nie są w stanie Tobie tego pokazać, to jest tak, jak jedziesz do mechanika i on zastanawia się, który klucz dobrać, żeby odkręcić koło. Są takie sytuacje w Meksyku tutaj szczególnie. W Polsce też takich agentów czasami widzę, tak? Mechanik. Ja mówię o tym facetem, no on moje skrzyni biegów na pewno nie naprawi. Jak już dojdzie do tego, jak odkręcić koło, to na tym skończymy. I modlę się, żeby nie odpadło, jak je dokręci, tak? Taki technik, mechanik. Rozumiecie, także próbuję Wam tutaj wskazać, że faktycznie trenerzy z domu tradingowego, to wchodzimy godzinę, dwie, pokazujemy, co jest grane i ty od razu ćwiczysz, tak jak po tych zajęciach dzisiaj, dlatego dzisiaj mówię, nawet ci, którzy wykupili kursy w cenie 5-10 tysięcy złotych, kursy mentoringowe 3-miesięczne, one trwają 3 miesiące, ale cały rok, tutaj Julia pisze, nauka tego, już pierwsze zajęcia profesjonalne pokażą Tobie, jak w te układy wchodzić i jak ustawiać stop loss i jak ustawiać zysk, tak? Czyli gdzie wchodzić, jak ustawiać stop loss, jaki to jest ruch. Od razu, ja już tutaj sugeruję na tych zajęciach, tak? Pokazuję historię tego, sugeruję od razu. Małgorzata, tutaj akurat jest platforma w mBanku, tak? Czyli u polskiego, jednego zresztą z bardzo dobrych brokerów, tak? Żeby jeden lot zastosować, jeżeli to jest broker polski, to będzie potrzebne, podejrzewam, kilkanaście tysięcy. Jeżeli to będzie broker zagraniczny z większą dźwignią, to około $1000 będzie potrzebne, może trochę więcej. No ale pierwszego dnia nie będziesz próbowała dużym jednym lotem tradować, tylko połówką albo mniej, jak już się nauczysz, 20, 30 zaczniesz wrzucać, później połówką, później lotem, dlatego to nie zajmuje 2 dni, tylko 4-6 tygodni, tak? Że to po prostu z tygodnia na tydzień poruszasz się do przodu. Jak również tutaj na złocie chciałem wskazać Tobie, że wcześniej też był układ typowa flaga typu pattern numer 1, także pokazuję Tobie, gdzie te układy w czasie rzeczywistym, tu też jest flaga. Teraz tak, to nie jest prognoza, że ona musi wybić się dołem, bo powstała flaga, tak? Tak jak tutaj notabene
Tutaj po lewej stronie biały wykres, który widzicie, to jest naszego kursanta, tak? Który pokazuje flagę i wyjścia w rynek na spadki, a tutaj realna flaga po prawej stronie, czyli nakładam trade kursanta do realnego wykresu tutaj. Już prościej nie będzie, tak? Jeżeli ktoś prościej jest w stanie pokazać wykresy, jak to działa w praktyce, to podeślijcie mi, to ja się na pewno czegoś jeszcze nauczę z tego, tak? Także tutaj w naszych kursach rzeczywiście po godzinie już możesz oczekiwać rezultatów, że wiesz, gdzie wchodzić w rynek, jak odebrać pierwsze te 300-500 dolarów, czyli właśnie ten spadek, który tutaj pokazywany jest 50 pipsów. Także czyszczę tutaj te bohomazy, bo tutaj z tej flagi my nie mówimy, że to nastąpi, nie jesteśmy prognostami. Ja mówię, jeżeli wykres zacznie spadać, czyli to nastąpi w tym momencie, to wtedy się podłączaj, czy będziesz się podłączał w rynek, sam dokonasz decyzji, tak? Bo to będzie powtarzając się układ. On teraz jeszcze nie jest aktywny, tak? Także tego się nauczysz na wykresie z nami na żywo pracując, tego się nauczysz właśnie, ja rozrysowuję tutaj na zajęciach, jak to wygląda, kiedy jest różnica, jaka dynamika ceny. Zobaczcie, to są zajęcia, nie wiem, z 2012 roku, tak? Z jakiejś pięknej pogody letniej w Polsce, gdzie jest powtarzający się układ i pokazuje to samo, jak tutaj fale funkcjonują, inne kwestie takie dosyć nieskomplikowane, tak, na szkoleniu. Także kolejny instrument tutaj chciałem wam pokazać, tak? Co by tutaj pokazać? Złoto, nie wiem, czy już patrzyliśmy. To było właśnie złoto, dokładnie. Ropa. Kolejny instrument, ropa. Najprościej na ropie te momenty, z którymi się z wami dzisiaj dzielę, widoczne są w ten sposób, tak? Jeżeli ktoś widział ten moment, te momenty flagi na rynku typowe, był w stanie zareagować tutaj, dlaczego wchodzimy w rynek, po co, to ten odcinek właśnie, jeżeli to jest około 200 punktów, to nawet niedużym kontraktem, jedna dziesiąta lota, to jest 200 dolarów. Jeżeli to był duży lot, to będzie 2000 dolarów, tak? Te 200 pipsów. Jednym dużym lotem tutaj pytaliście przed chwilą, ile gotówki potrzeba mieć na koncie, tak? Także zajęcia na żywo w czwartek te wychodzą, natomiast będą to takie zajęcia ćwiczebne, a typowy start kursu mentoringowego 3-miesięcznego, rocznego, to myślę, że tutaj ktoś dołączy jeszcze do kursu dzisiaj, właśnie jest możliwość. Także podejrzewam, że taki start typowy oprócz ćwiczeń, które prowadzimy, no będzie chwilę za, nie wiem, półtora tygodnia czy jakiś czas, ok? W ten sposób. Ale w międzyczasie odbywają się też zajęcia, także ja tutaj wychodzę z tej prezentacji. To słuchaj, sorry, znowu się coś włączyło, wypadł, coś się tutaj włącza, już nie. Także próbuję wam pokazać zaokrąglenie tego, co się dzisiaj dzieje, czy tego, co się wydarzy, czy tego, co robimy dalej, tak? Już tutaj patrzę w mój katalog, co mam wam jeszcze do pokazania, przekazania dzisiaj. Krótkie zaproszenie do współpracy. Oprócz tego, że wklejam tutaj ponownie czat brokerzy na WhatsAppie, żebyście mogli bezpłatnie uczestniczyć w projekcie też aktywnie, tak? Zajęcia dla początkujących są nie tylko kursy, jest 12 kursów na wideo w środku kursu mentoringowego, za chwilę się dowiesz, potężny materiał, ale zajęcia od początku właśnie pokazują detale. Kapitał na start nie jest potrzebny, żeby się tego nauczyć, bardziej potrzebny jest kurs, żeby to przyswoić, tak? Także zobaczcie, tak wygląda kurs w środku, poszczególne kafle tutaj to są kursy, jest ich 12, czyli 12 kursów na wideo, krótko mówiąc, jeden, dwa, to akurat są trzy, to są nagrania z webinarów, czyli z edycji na żywo zajęć, tak? Cztery to jest kurs, pięć to jest kurs, sześć to jest cały kurs day trading, dane, jak na danych handlować, jakie to są zwycięskie układy. Każdy z tych to są kursy, zajęcia na żywo z przykładami transakcji, tak? Przykładowo jeden taki kurs tutaj, pierwszy kafel po otwarciu, jak go klikniemy, to wygląda w ten sposób. Kurs początkujący, jest tutaj około 30-40 ćwiczeń. Kurs średni, jest tutaj około 30 nagrań. Kurs zaawansowana część, jest tutaj około 20-30-40 ćwiczeń z przykładami transakcji, a to jest dopiero początek kursu. 100 takich ćwiczebnych, wyjaśniających analizę techniczną, wszystko w praktyce zagrań. Także natomiast w jaki sposób można przystąpić do tego wszystkiego? Ja za chwilę pokażę wam, że tych kursów my mamy z reguły, jak prowadzimy taką kampanię, to mamy 20 miejsc, teraz jest tych miejsc mniej wolnych,
a na samym webinarze widzicie, jest około 300 czy 250 osób już teraz. Natomiast w grupie naszej jest około 10 tysięcy z reguły aktywnych ludzi, z czego kilkuset faktycznie bardzo aktywnie traduje, tak, jest zyskowna, co widzicie właśnie w tych transakcjach, do których zaraz wrócę. Także jest około kilkunastu pewnie wolnych miejsc na ten moment i nie można tego kursu wykupić. Można kliknąć w link, który za chwilę podam, opłacić 197 PLN zwrotnego depozytu. Mówię depozytu jedynie zwrotnego, który my oddajemy. To nie jest opłata za kurs, to nie jest pieniądze jakieś, które są kosztem, tylko po prostu umawiasz się na rozmowę poważnie, mamy rozmawiać, to wpłacasz te niecałe 200 zł, 197 zł i my oddamy. Jeżeli nie zakupisz kursu, to je oddajemy. Jeżeli zakupisz, skorzystasz z kursu, a większość z Was będzie chciała skorzystać z tego kursu, szczególnie podczas takiej rozmowy, gwarantuję Tobie, to wtedy te 197 PLN idzie na poczet kursu, czyli wszystkich tych materiałów, z których będziesz korzystał, z których za chwilę będziesz miał dostęp. Także ja za chwilę, słuchajcie, odpalam 10, właściwie 12 minut czasu, gdzie będziecie mogli dołączyć do takiej rozmowy mentoringowej. Przysyłam Wam link. Właściwie powinienem tutaj dwa linki przesłać. Jest to gwarancja satysfakcji, że my te pieniądze Tobie zwrócimy. Nie celujemy w Twoje 197 zł, uwierz mi. Tutaj nasi kursanci więcej dziennie zarabiają, nie wspominając już o naszym projekcie, trade'ach czy innych kwestiach, które pokazujemy. Także możesz być spokojny, gwarantujemy Tobie zwrot tego. Chodzi tylko o to, żeby na rozmowę zgłosiły się osoby, które no, chcą rozmawiać w jakiś poważny sposób, chociażby szanują nasz czas, swój czas. Także Forex jest Trader, rozmowa kwalifikacyjna. Właśnie wkleiłem link na czacie, możecie dołączyć. Jest to 10-12 minut dosłownie, czas start. I tutaj mówię, słuchaj, za chwilę będę pokazywał swoje życie. Jak myślicie, dlaczego moje życie się takie zmieniło, tak? Ile ja lat siedziałem na tym, że zastanawiałem się, 25 lat miałem, pracowałem w Citibanku, zima, jedna zima. Druga zima. Ja siedzę w depresji w tej zimie i dzwonię po jakichś klientach kredytowych, później inwestycyjnych, awansowałem inwestycje, czyli w to, czym się interesuje. Szybko awansowałem, więc tam awans w banku i pensje bardzo dobre miałem. Nie ma co narzekać, ale w zimę siedziałem, chlapa za oknem w Szczecinie, w nudnym mieście, sorry, szczecińskim. I ja marzyłem, nie wiem, no coś w moim życiu musiałoby się wydarzyć. I dwa lata nic się nie wydarzyło, póki nie podjąłem jakiejś decyzji. Mówię, w pizdu, kolejnej zimy może mi się uda gdzieś wyjechać chociaż na miesiąc czy trzy. Nie wiem, jestem w pracy, ale może nie będę w pracy kolejnej zimy. Kolejna zima, znowu jestem w pracy, w Warszawie, w domu tradingowym, tak? Mówię, w pizdu z tą zimą wracam. O 7 rano zapierniczam do domu tradingowego, pizga w Kieleckim po drodze, wychodzę ciemno, o 19 wychodzę z pracy, bo tam po 12 godzin się traduje, szczególnie na początku w domu tradingowym. Ciemno jak w dupie, za przeproszeniem. Wychodzę i znowu modlę się, w którymś momencie mi się uda, ale te decyzje, ja podejmowałem dużo decyzji, ja rzuciłem pracę w banku, przeniosłem się, to mnie kosztowało 20 koła na dzień dobry, przeprowadzka do Warszawy. Mieszkanie, wynajem rzeczy, przeprowadzka, inwestycja czasowa, mniejsza pensja na początku w domu tradingowym pierwszego dnia, nie zapłacą ci 20 tysięcy pensji, jaką sobie wyrobisz w banku i tak dalej. A w międzyczasie marzyłem o tych rzeczach, które pokazuję Wam tutaj na swoim Facebooku, gdzie możesz gdzieś tam mnie pewnie też śledzić, jak wygląda ostatni mój tydzień, przykładowo zdjęć, czy tego, gdzie jestem, w Cancun, na Karaibskim Wybrzeżu, czy w innym podobnym miejscu, czy gdzie mieszkam, tak? Jak wygląda nasza scena? Jest pytanie, co robić psychologiczna kwestia ABC tutaj, co robić psychologicznie z tym hajsem? Znaczy z pieniędzmi nigdy, ja nie zarabiam aż takich milionów, którymi mógłbym się pochwalić, że tam wiesz, zarabiam milion czy półtora miesięcznie. Dochodzę do tego, ale mi to zajęło, Boże, tyle lat. Dlatego no, produkuję kursy, dzięki Tobie może nie milion zarobisz w pierwszym roku czy miesiącu, ale 5-10 tysięcy dolarów w pierwsze 3 miesiące spokojnie możesz zarobić. To też jest moja obietnica, tak? Pierwszy tysiąc, pierwsze 4-6-8 tygodni. A pierwsze 50 tysięcy dolarów w pierwszy kwartał, tak? Rzeczywiście. A mi to zajęło, słuchajcie, na mnie się nie oglądacie, ja nie miałem takiego wsparcia, mi to zajęło 2 lata w ogóle, żeby zacząć tłuc powtarzające się układy, żeby dojść do tego samemu, tak? A to i tak szybko mi to zajęło, tak? Także Paweł tutaj wyłapuje paterny na danym interwale M30, to podpiera się też innymi interwałami. To jest bardzo dobre pytanie, ale zaawansowane technicznie, które będziemy tłukli w czwartek na zajęciach.
FX tutaj pyta, czy dzwonimy wieczorem. Tak, dzwonimy wieczorem. Dzwonimy cały dzień do tych ludzi, którzy się zgłoszą. Przeciętnie tutaj zgłosi się około 40, 50, 60 osób na kilkanaście miejsc, które mamy. Wklejam znowu link do tej rozmowy, którą możecie dołączyć tutaj pod stroną z licznikiem. Jeszcze 7 minut, tak? A ja przejdę, pokażę wam być może najważniejszą rzecz. Za chwilę znowu przejdziemy do ostatnich kilku dni, pokażę wam, co się u mnie działo w Meksyku, jako taki relaks, czy ostatnie kilka dni na stacji roboczej, czy tego, co w moim życiu prywatnym się dzieje, tak? Jak z ludźmi się spotykamy, jak gotujemy razem, czy są różne spotkania ludzi z całego świata, no mega interesujące, tak? Także natomiast to, co chciałem wam jeszcze pokazać na pewno na ten moment, to... Okej, 2-3 slajdy, tak? Pierwszy $1000, chciałem jeszcze raz to powtórzyć, że to nie jest żart. W domu tradingowym to już w 3-4 dni, już po pierwszych zajęciach, tak samo tutaj na zajęciach mentoringowych od razu mówię, jak tradować, i od razu mówię, panowie, czas start, tak? Tutaj nie ma tygodniowych wykładów, tylko ja pokazuję od razu, jaki to jest pattern, jak szukać go na rynku, jak wejść w rynek, jak wyjść z rynku. To jest godzina roboty. Także w pierwszy dzień, w pierwsze 3 godziny od razu, wprawdzie nie jest to cel na pierwszy $1000 na dom tradingowym, ale na pierwsze udane trady od razu tego samego dnia, kolejnego dnia, tak? To jest kurs 3-miesięczny mentoringowy na żywo. On zawiera 6-12 powtarzających się układów, także ten kurs jest elitarny, zawiera wszystkie elementy day tradingu, 12 powtarzających się układów, scalping, budowanie pozycji, też na buy, nie tylko spadkowe pozycje, tak? Ale też widzieliście dzisiaj, czy zaraz zobaczycie, trady na wzrost typowe na buy, tak? Przykłady, jak robią to inni oraz setki naszych transakcji, które już są w kursie. I też nagranie zajęć na żywo, a także zajęcia na żywo ze mną oraz kursantem, który to prezentuje. Tego podejrzewam też nie mam w żadnym projekcie na świecie, że jest kursant, który naturalnie przychodzi i mówi, tak, Michał, ja poprowadzę zajęcia, wszystko jest jasne, zrobiłem 300 pipsów, 310 pipsów w ostatnim miesiącu, jestem w stanie ludziom to pokazać, tak? Dowiesz się, jak tradować na danych. Tego uczymy tylko w domu tradingowym i Forex jest trader, podejrzewam, w sposób profesjonalny. Ja też tylko tego, nie nauczyłem się tego z książek ani na YouTubie. Danych akurat to jedyna rzecz, którą nauczono mnie tylko w domu tradingowym, tak? Czyli jak w 2009 roku pracowałem w domu, jak na newsach na rynku tradować. No i otrzymasz też konsultacje jeden na jeden online na żywo, tak? Czyli nie tylko w grupie 20-osobowej będziesz w konsultacji, ale również na żywo cały czas, tak? Także tutaj możemy przejść do tych tradeów, które wy pokazujecie. Przypominam tutaj, że to jest jedyna możliwość przystąpienia do kursu takiego mentoringowego. On jest na stronie w jakiejś cenie, ale nie kupisz go na naszej stronie. Tu są profesjonalne kursy, ale pierwsza rzecz to jest umów się na rozmowę. Po prostu no, nie sprzedajemy w ten sposób, że ktoś może kupić elitarny kurs. Musisz się dowiedzieć 2-3 zdania, jak szybko osiągniesz wyniki, czego oczekujesz, jakich pieniędzy wpłacisz sobie na konto. Tutaj Julia mówi, rozmowa wykupiona. Ewelina w sprawie wygranego konkursu. Ty odezwij się mailowo do nas. Proszę, Ewelina. OK. ABC pyta tutaj, czy możesz opowiedzieć o życiu w Tulum, czy w Cancun siedzisz? Za chwilę pokażemy właśnie kwestie takie typowo meksykańskie. OK. Tygrys, czy oferujesz również szkolenia w domu tradingowym? Tak, ale to musiałbyś pracować w domu tradingowym. To jest grupa 20-30 osób i przychodzą dwutygodniowe takie szkolenie po 3 godziny dziennie, tak? Plus ćwiczenia. Także Marcin, ja się przekonałem do usłyszenia. Jan, ja mam rozmowę, czekam na telefon. Super. Czy na DAX sprawdzają się te układy? Robert pyta. Odpowiedzcie Robertowi, ludzie, którzy tradują już na tym, proszę, czy na jakich instrumentach sprawdzają się te układy, tak? Ja dzisiaj o tym mówiłem, ale wy też zobaczycie, w jaki sposób grupa się wspiera. Także ci ludzie, którzy są tutaj na WhatsAppie, ja nic nie postuję, to są wszystko wasze posty. Ja postowałem w 2010, 12, 14, 16 roku. Dlatego ja tą grupę już prowadzę. Słuchajcie, jakbym ja to miał postować codziennie od 13 lat, to bym dawno rzucił to w pizdu. Nikt tak długo projektów nie prowadzi. Chyba że ktoś jest Van Gogiem i maluje obrazy, no to jeżeli jest to jego pasja rzeczywiście 20 lat. Dla mnie pasja to jest pokazać raz, nagrać fajne szkolenie, pokazać kilka tradeów i to, żebyście wy robili. Rzeczywiście wy przejęliście, to są przykładowo trading na newsach. Tutaj jeden z kursantów dane finansowe wkleja z każdego dnia i pokazuje, jak na newsach traduje. Zobaczcie, to są wszystko układy dalej, wyniki finansowe. Za chwilę
Nie wiem, czy mogę tak daleko przewinąć, żeby dojść do wyników finansowych. Także przewijam tutaj dziesiątki trade'ów, żeby zobaczyć, czy dojdziemy do wyników finansowych, które ostatnio skopiowałem właśnie tutaj z kanału, z grupy. O, dzięki Bogu tak szybko mogę przewijać. Tak? Na WhatsAppie. Tu się pojawiają pierwsze wyniki ostatnie, tak? 44. No, jak na może pierwszy dzień czy coś, to dobrze, ale zaraz zobaczycie wyniki na kilka tysięcy. No, tu akurat 6,80, ten sam człowiek pewnie. Także przejdźmy kawałek dalej. Przewijam. Mam nadzieję, że macie na tyle cierpliwości, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Na te pół minuty czasu, tak? Przewiniemy. Jak nie, to przejdę do katalogu, gdzie są zachowane trady wasze tutaj. 690, tak? Transakcje, zobaczcie, po 3 dyszki, po 15 zł czy euro. I co się z tego robi na koniec dnia? 690, tak? To jest profit, w który celujemy. Zobaczcie, jakim ryzykiem. Żadnym. Ryzykiem gównianym, który nie istnieje. 10 euro 26 do 700. To jest tak naprawdę idealne ryzyko, jakie tutaj podejmuje kursant. I tych tradeów jest więcej, tak? Zobaczcie, po 10, 20 euro, 320 wynik na koniec dnia, tak? No to jest wtedy szacun, dlatego pokazuję te wyniki. Czasem to są ludzie, którzy tradują dużymi liczbami. Wtedy widzicie, że to nie jest może pierwszy dzień twojego handlu, ale kto wie, może to będziesz ty za 2, 3, 4, 6 miesięcy, tak? Gdzie jeden trade będzie na 1000, bo ty wpłacisz $1000 na konto, z tego 1000 zrobisz 1500, dopłacisz jeszcze 1000, zaczniesz tradować dużym lotem, z tego się zrobi 4000 i po chwili nie wiesz kiedy, z reguły 3-4 miesiące później będziesz wykonywał trady, które będą na minus 1000 plus 4000, półtora dużego lota przykładowo na rynku, tak? Także no, są takie możliwości, tak? Które ja pokazuję tutaj w wyniku, widzicie na naszym kanale mentoringowym i stąd to podniecenie. Tutaj Jarek pyta, czy 5000 PLN wystarczy na start? Tak, wystarczy, żeby wystartować spokojnie. Tutaj będziesz mikrokontraktami, tak, tradeował, czyli mniejszymi transakcjami, tak? Przez jakiś czas, pierwszy tydzień, dwa, trzy. Piotr tutaj pisze, tak, paterny działają na wszystkich walorach i interwałach czasowych. Czyli tutaj kursant odpowiedział wam, czy człowiek na czacie, tak? Ryszard, paterny występują na każdym instrumencie i na każdym interwale. Kolejna odpowiedź, Lu, jaki koszt kursu? W pierwszej kolejności, Lu, jak jesteś zainteresowana, dołącz do rozmowy mentoringowej. Tylko tak można się dowiedzieć, ile kurs kosztuje, jak się na niego zapisać. Świetne pytanie. Natomiast ja mówię, dołącz do rozmowy. Ona, widzisz, nic nie kosztuje, to jest zwrotny depozyt. Jeżeli nie skorzystasz z kursu, damy tobie te 200 zł, tak? Także czekajcie na telefon. Będziemy się odzywali na przestrzeni jednego, dwóch, trzech, jak tych rozmów jest dużo, 4 dni roboczych, tak? Janek kupuje w końcu, trzeba pomóc sobie osiągnąć sukces. Słuchajcie, dosyć tego gadania tutaj ostatnie 5 sekund. Jak ten link będzie jeszcze działał, to możecie się zapisać na rozmowę jeszcze przez chwilę. A przechodzę do części ludzkiej, przyjemnej. Po co to wszystko? To wszystko po to, żeby w życiu było trochę lepiej, żebyśmy nie trzęśli się rachunki, żebyśmy mogli być w dobrej restauracji chociażby czasami, żebyśmy mogli być, jak ktoś lubi zimno, to w zimie, jak ktoś lubi lato, to w lato. Czy to jest takie skomplikowane? Żyć jak się należy, tak? To był mój sen polski, który był jakimś dużym snem, a jak żyję od 10 lat na Karaibach, to widzę, że to nie jest jakieś mistrzostwo świata, żyć tam, gdzie jest ciepło i mieć na zapłacenie rachunków pieniądze. To jest, słuchajcie, w ten sposób, szczerze mówiąc, to żyją zwierzęta w dżungli też. Tak jak upolują, to mają żarcie, ciepło mają, wiadomo, mają jakiś strach, ale nie muszą zapierniczać cały dzień po 8 godzin. Widziałeś małpę, która by 8 godzin polowała dziennie? Albo geparda, który 8 godzin dziennie by polował? Przecież poluje raz na 2-3 dni, leży w cieniu trawi później, czy taki krokodyl, czy snake, bo adusicie raz na tydzień coś w szamie, tak? Czy sobie coś upoluje, a człowiek 8 godzin, 10 godzin za biurkiem, tak się urządziliśmy. Także sen był taki, żeby wyjść z tej blokady, czy pracy w biurze, czy pracować, nie wiem, w swoim biurze chociażby, albo pracować w biurze, okej, ale zarabiać te 20 tysięcy złotych, czy dolarów później, tak? No to wtedy masz jakiś sens, jak za przeproszeniem jako przedsiębiorca czy trader, ale na koniec miesiąca masz 30 tysięcy złotych albo jeszcze lepiej 30 tysięcy dolarów, tak? Tutaj motocykl, który oglądałem, ale ten motocykl był taki, że myślałem, że się rozsypie. Meksykański motocykl Yamaha R6, tak? Mieszkam praktycznie na plaży, także tak wygląda wejście do plaży.
W niedzielę rano tutaj nikogo nie ma. Przykładowo dwie jakieś półnagie, piękne dziewczyny sobie leżą. Jak ostatnio w niedzielę zszedłem. Tutaj ten motor, który fajnie wygląda na zdjęciu, a nie wszystko złoto, co się świeci. Także przejechałem się na tej maszynie i mówię, chłopaku, za ile ty chcesz sprzedać ten motor? On się przecież zaraz rozleci, tak? To już wolę kupić nowy. Ale fajnie było się przejechać, tak? A inny ma motocykl mniejszy. Tutaj przykładowo IceBev. Nie wiem, czy w Polsce jest to popularne. To jest, zobaczcie, lodówka z lodem, notabene, i z wodą. I wchodzisz do lodowatej wody. Jest to mega drodze. Tutaj pytaliście, jaki wyjazd na 2 miesiące do Ameryki Południowej. Mi to przychodzi do głowy, do Meksyku zdecydowanie, dlatego tutaj też mieszkam. Jest to jeden z najlepszych krajów. Kolumbia też nie jest źle. Przyjemnie. Belize zdecydowanie, jak ktoś naprawdę chce poczuć luz i się obijać, nie robić za dużo, nie zwiedzać za dużo, do Belize, na wyspy w Belize przykładowo, brytyjski Honduras inaczej. Daniel, mam rozmowę, udało się, słuchaj, Jola, do usłyszenia. Także to tak odnośnie Ameryki Środkowej. Tutaj mój kolega łamie lód w lodówce, którą otworzył, koleś, który organizuje te ice bathy w sobotę, a także inne się odbywają. W inne dni, ale nie już z taką lodową. A tutaj u mnie w mieszkaniu przy stacji roboczej, tutaj kolega bawi się w DJ-a, a tutaj widzicie tablicę planów finansowych, planów psychologicznych, planów duchowych, moich, innych ludzi, którzy przychodzą, odwiedzają mnie, gdzie wymieniamy się różnymi pomysłami na życie, nie tylko. Tutaj na dachu budynku z moją dziewczyną, gdzie jak nie chce nam się wychodzić nad morze, a morze jest tutaj 30 sekund dalej, to czasami idziemy się wykąpać na basenie na górze, bo jest przyjemny widok. Tutaj moja koleżanka pracuje właśnie ze swoimi celami finansowymi, jakimiś internetowymi. Także ona ma przykładowo 2000 dolarów miesięcznie, taki goal w internecie zarobić. Nie na tradingu, na czymś innym, także jej tutaj próbuję pomóc, tak? Na jej stronie internetowej, na jakichś kursach. Także pomagam takim ludziom czy przyjaciołom, którzy potrzebują tej pomocy czy inspiracji. Natomiast to jest bardzo nieduże. Ona może to machnąć za 4 tygodnie, a później się będzie okazywało, że ona 5-10 tysięcy lekko będzie zarabiała na kursach fajnych, jakie któryś tam prowadzi w innej branży. Tak? Także życie toczy się dalej, natomiast trzeba podejmować decyzje w tu i teraz. O których mówię, one same się nie podejmą. Ja też podejmowałem, słuchajcie, rok, dwa, trzy lata i w wieku 30 lat dopiero wyjechałem z Polski i jak dojechałem do Meksyku, to mówię, kurde, jak ja bym tutaj przyjechał w wieku 23 lat, wow, to moje życie w ogóle traciłem dekadę życia między tym okresem, nie wiem, 20 a 30 lat, gdzie mogłem już wcześniej wyjechać. Czyli zrobić, to jest metafora, zrobić to, na co masz ochotę w życiu albo to, co ci podpowiada intuicja, czy to, co chciałbyś zrobić, tak? Mój wyjazd do Meksyku. Także rozumiesz, że nie każdy chce gdzieś wyjeżdżać, nie musisz wyjeżdżać z Polski, ale czasami jest to wolność finansowa, czasami jest to zakup pięknego samochodu, czasami jest to idealny partner, którego szukamy, czy rodzina, czy otoczenie się przyjaciółmi. Niezależność finansowa. Tutaj moja koleżanka w lodzie siedzi, widzicie, przez jakieś 4 minuty. W kompletnym spokoju wyćwiczeń. Tutaj inny motor, na którym jechałem też do zakupu. Ten motor już był prawie nowy i kosztował dziś ponad 10 tysięcy dolców. Fajny, fajny motocykl. Ten nie rozsypywał się, także był już spoko. Także tak się toczyły ostatnie kilka dni, tygodnie, słuchajcie, mojego życia. Życzę wam w międzyczasie wszystkiego dobrego. W mailu tutaj stunt team, czyli goście, z którymi jeżdżę na motorach, jeżdżą na jednym kole non-stoper na takiej drodze, którą mamy zamkniętą dla siebie w ciągu tygodnia. Przyjeżdża policja i tylko nam pomachać. Także fajnie w Meksyku. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Czy macie jakieś pytanie? ABC tutaj pyta, czy odwiedzają mnie ludzie z Polski? Tak, ale rzadziej rodzina, a są to różni ludzie z Polski, którzy mają na tyle jaj, żeby podróżować, wyjechać, albo akurat przypadkiem są w okolicy, to się odzywają, bo mnie widzieli na YouTubie albo na stronie internetowej, albo gdzieś, tak? Czy spotykamy się mniej, czy bardziej przypadkiem. Także jasne, zapraszam też ludzi z Polski, tak? Mówię, przyjeżdżajcie, pomogę zaplanować wycieczkę, pomogę w jakimś innym wydaniu, tak? No tym się też zajmujemy, żeby być dla siebie, tak? Także ja od lat hostuję ludzi, od 15 lat hostuję ludzi w różnych częściach świata, czyli ludzie bezpłatnie przyjeżdżają, żeby zatrzymać się. Czasami 2-3 dni, czasami
kilka dni dłużej, tak? Pomagam tak od ponad dekadę ludziom. Także to jest ostatni tydzień, ostatni miesiąc mojego życia. Ja dziękuję za obecność na webinarze. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się mniej więcej, gdzie wchodzi w rynek, czego najbardziej jest to opłacalne na wykresach. Jak to pokazują, tutaj wykres próbuję wstawić z powrotem, o tu jest wykres, kiedy to jest najbardziej opłacalne na wykresach na żywo, jak tego szukać w tych ostatnich momentach, też będziemy ćwiczyli na zajęciach mentoringowych, dlaczego euro do złotówki spada, co to jest swing trading, co to jest szybki odwrót pozycji, co to jest aktywny scalping, ASP, aktywne skalpowanie pozycji. To wszystko widzicie już w efektach właśnie tych trade'ów, których nawet nie omawiam, bo wszystkiego tutaj nie omówię, co wy pokazujecie na czacie. Sporo jest tych transakcji na mentoringu, na czacie i coraz więcej ludzi tutaj traduje i pokazuje na żywo. Po prostu macie dużo efektów. Niektóre po prostu są bardzo proste, te trade'y. Zobacz, tutaj był bardzo prosty sygnał na buy, przegięcia, cienia i dalej dynamiki ceny i dlatego tutaj ta zielona linia to jest otwieranie transakcji. Niektóre transakcje są bardzo banalne, inne trochę bardziej skomplikowane. Niektóre to jest odbiór dosłownie cukierka dziecku. Tak to wygląda. Ale żeby odebrać dziecku cukierka, to okazuje się, że potrzeba 3 lata, 10 lat doświadczenia na rynku albo profesjonalny kurs, który trochę kosztuje, ale to się może zwrócić podczas tygodnia, 4, 6, 8, 10 tygodni handlu. Tak? Jak ktoś to rozumie, to jest naprawdę proste. Mogłem zrobić konkurs, co to za motor, bo tutaj pisaliście ze zdjęć, które się pojawiły. Widzę, ktoś pisał, co to jest za motor. GSX-R600, Grzegorz. A, pisałeś, Grzegorz, że jeździsz na GSX-R600. Tak, no ten motor, który pokazywałem Suzuki, był podobny. To był GSX, czy nie, S750, tak? Tak się nazywa z końcówką. S750, czyli taki GSX-R600 w wersji naked z motorem 750 i może nie jest tak agresywnie stunowany jak GSX-R600, ale ma 115 koni chyba, także wystarczająco. Także możemy się spotkać na motorach w Meksyku, jak ktoś przyjeżdża, można wynająć motory, ale może już będę miał dwie maszyny do tego czasu, tak? Chociaż staram się nie kupować za dużo rzeczy. Także prywatnie Krystian, prywatnie na maila tutaj Matt, nasz supervisor napisał, Michał ma po forexistrader.pl, tutaj możecie pisać pytania, możemy wystawić fakturę na kurs, także będzie to dla ciebie podwójny zysk. Nauczysz się, zarobisz i jeszcze możesz wrzucić to w koszty. Jak jest taka potrzeba, tylko daj znać na początku, żebyś płacił w odpowiednią firmę te koszty, czy ten kurs opłacił, tak? I jesteśmy w kontakcie. Nasz produkt, nasz projekt funkcjonuje od 2010 roku. Nic nie zapowiada się, żeby się zmieniło, tak? Rozwijamy się. Coraz więcej ludzi jest usatysfakcjonowanych, mimo że ja uczestniczę na zajęciach bardziej profesjonalnych w tym projekcie, jak również jest z naszych kursantów, Piotr. Także w czwartek słyszymy się z kursantami. Ci, którzy zapisali się na rozmowę, dziękuję bardzo. Zresztą osób widzimy się w domach tradingowych, na szkoleniach w Polsce, również na żywo, w live eventach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.